4-1 z taką drużyną zasłużoną, jaką myślą z Wrocław, który już awansował do drugiej ligi, to można powiedzieć, że to jest mały sukces dla takiej drużyny jak Błysk Unicicko. Cieszę się, że to jest drużyna, która tutaj reprezentuje też poniekąd naszą gminę, bo przecież gmina dofinansowuje działalność klubu, ale chciałbym pogratulować wszystkim panu prezesowi Arturowi Gąsiorkowi, który tutaj wspiera tą drużynę, trenerowi tutaj, Leszkowi Karbownikowi, no i całej drużynie, bo w tych warunkach dzisiaj atmosferycznych jednak mecz stał na bardzo dobrym poziomie. Wynik w mojej ocenie 3-2 byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem, no ale mamy 4-1 i należy się z tego cieszyć. Niech Śląsk troszkę pokory się im przydało też, jakby nie było, ale myślę, że to jest drużyna też z jakimiś perspektywami. A co do tutaj wsparcia finansowego dla klubu, dla drużyny, tutaj dla pana prezesa Artura, myślę, że tutaj rozmawialiśmy z panem Arturem, że boisko powinno się teraz w tych okresach takich gorących nawodnić i stąd taka propozycja, żeby tutaj zbudować nawodnienie tego boiska, no i trybuny, bo dzisiaj pokazało to, że na kibice chodzą na mecze i taka trybuna na 500 osób się przydała, także myślę, że to wsparcie finansowe może na nas liczyć. Żeby wprowadzać tą młodzież do profesjonalnego sportu. I to jest w tym sezonie nasz cel. No, my nie widzimy tutaj innej możliwości, żeby nie awansować. No, jeżeli nie awansujemy, no to będziemy starać się dalej, ale to jest dla nas w tym roku priorytet. W porządku. Troszeczkę było nerwowo i w przeszłości grywaliśmy sporo takich spotkań z niższych klas, z zespołami w pucharach. Za niskie tempo było od początku. Zbyt wolno rozgrywaliśmy akcje i nie było też zawodników, którzy by złamali swoim gdzieś tam zagraniem, driblingiem, inicjatywą ten blok defensywny przeciwniku i dlatego to wyglądało tak, jak wyglądało, że nie było zbyt dużo sytuacji bramkowych, szczególnie w pierwszej połowie. Ale głównie miałem pretensje o zbyt niskie tempo. Grają z zespołem A-klasowym, mają aspiracje, żeby grać w drugiej lidze czy nawet wyżej, więc to tempo musi być zdecydowanie wyższe od początku, tak żeby te przeciwnika złamać jak najszybciej. W tym meczu było najtrudniejsze przejście z obrony na atak. Ciężko było nam przedostać się na drugą połowę. Pierwsza połowa słabo w naszym wykonaniu. Dość słabo graliśmy. Ta piłka nie chodziła za szybko. Padła też oczywiście pierwsza bramka w naszym wykonaniu, ale też po błędzie defensywy, bo to był gol samobójczy. No i w drugiej połowie, kiedy już mi się daje, że przeciwnik stracił trochę sił, no bo myślę, że wydaje, że jest ta różnica w wydolności fizycznej pomiędzy naszym zespołem a gdzieś tam A-klasowym. No i gdzieś siadł przeciwnik już, no i mieliśmy szansę do gry, mieliśmy szansę do, gdzieś tam się pojawiało więcej miejsca, no i wykorzystywaliśmy to z minuty na minutę później. Wynik w końcu zmienił się na 4-1, no i dobrze, że wygraliśmy, bo trochę się męczyliśmy w pierwszej połowie, ale dobrze, że wyszliśmy na prowadzenie. Mieliśmy też parę sparingów, zagraliśmy wcześniej z Brzegiem, więc jakoś się to przygotowujemy. Wiadomo, jest to inaczej, bo też mieliśmy treningi indywidualne, rozpiski i tak dalej, przygotowaliśmy się w domu, ale myślę, że jest dobrze, nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Wszystkich kibiców Śląska serdecznie chciałbym pozdrowić i myślę, że rodzinę też. Dziękuję bardzo. Chciałbym na koniec jeszcze serdecznie pozdrowić wszystkich telewizji Wzgórze Trzebnickich.